Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować, bo zbliżam się do 10 tysięcy subskrypcji, tak? I z tego miejsca chciałbym Wam bardzo podziękować. Dzisiaj robiłem próbną jazdę MZ-ką. Zrobiliśmy około 30 km. Wszystko jak na razie tutaj chodzi w jak najlepszym porządku. Gaźnik. Igła, tutaj no nie mam żadnych zastrzeżeń do tego. Z tym, że lekko, kurczę, no dzwoni mi tutaj ta przepustnica. Nie wiem, czy bym nie musiał tutaj wyciągnąć tej przepustnicy z gaźnika i tej sprężyny troszeczkę bardziej rozciągnąć, żeby to mi tam aż tak nie dzwoniło. Ale to muszę jeszcze się tutaj nad tym zastanowić. To jest na obecną chwilę jedyny minusik, tak, jaki bym miał jeszcze do zrobienia, bo tutaj mi dzwoni troszeczkę ta przepustnica. Wymiana zapłonu na wapę. No i tutaj ta przednia tarcz, ktoś jak tutaj to przetaczał Krzyśkowi, no to nie jest to do końca zrobione tak jak u Rafała przy 150, bo tam jest bardzo ładna gładka powierzchnia, a tutaj od środka są takie wżery, tak? I te hamulce po prostu no nie są takie jak powinny być. Delikatnie to by musiało być tutaj zabielone, tak? To by musiało być zrobione. Także ta tarcz i no i mówię, no i zbliżamy się do tych 10 tysięcy subskrypcji. Dlatego postanowiłem zrobić taki odcinek, no i Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować. No nie spodziewałem się, że mi się uda to w takim krótkim czasie osiągnąć, tak? Tak jak już mówiłem, dzisiaj jestem po takiej pierwszej przejażdżce. No, Edka fajnie chodzi, zbiera się. No, tutaj nie mogę powiedzieć, tak? No, kopyto ma nie wąskie, tak? Jak z WS-ki wsiadłem na ETZ-kę 250, no to ogień w oczach, tak? Pięknie, pięknie się zbiera. Chce tak normalnie, ona aż chce jechać tak na 4-5 tysięcy obrotów, te 90-100 na godzinę. To tak kulturalnie, delikatnie, tak? Ale nie chcę jej tutaj też na razie za bardzo żyłować, bo no niech tutaj się to wszystko ułoży. Dobrze wiecie z poprzednich materiałów, że mam tutaj troszeczkę za dużą tą szczelinę, tak, między tłokiem a głowicą. No na dzień dzisiejszy jestem już pewien, że jest to spowodowane tylko i wyłącznie tłokiem, tak, bo wał tutaj, kontaktowałem się z Krzyśkiem, wał tutaj jest Duelsa. Taki wał na Allegro, tam patrzałem, to kosztuje tam w granicach 600 zł. Nie wiem, jak to będzie z tym wałem. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o wał Duelsa, to może mi coś tam podpowiedzieć w komentarzach. Ale tłok tutaj jest za te 95 zł, bo mi wysłał też ogłoszenie, jakie kupił. Także ta różnica, jeśli chodzi o tą przerwę, tak, i tutaj na dole nie ma uszczelki, tylko jest cieniutko, nie wiem, jaką tam zrobione namasą, czymś takim czarnym, bo tutaj widać, że coś takiego jest, że tutaj na dole nie ma uszczelki. Jeżeli by była uszczelka, no to ta różnica by była jeszcze większa. Także jestem pewien na 100%, że ta przerwa między tłokiem a głowicą jest spowodowana tym tłokiem. No te wymiary nie są takie, jak powinny być. I początkowo myślałem, żeby może kupić taki tłok, ale to będzie ciężko, żeby go dopasować w ten wymiar. Zresztą to już tutaj trochę chodzi, tak? I stwierdziłem, że na razie to zostawię. No co, no zobaczymy, jak to długo pochodzi. Mam nadzieję, że trochę pochodzi, bo mam zamiar trochę tą Edką jeździć i w miarę możliwości Wam wszystko pokażę, gdzie zamierzam się tą MZ-ką wybrać. Oczywiście nie sam, na dwie MZ-y, także na pewno będą jakieś odcinki z wypraw dalszych i bliższych. I to tyle, także z takich rzeczy. Wszystko jak na razie w jak najlepszym porządku. Światła, wszystko działa. Tak jak już tu mówiłem, jeszcze mi będzie do zamontowania, będę miał ten zapłon. Też muszę się za to zabrać, ale no jakoś tego czasu brakuje. Dzisiaj trochę czasu znalazłem, żeby się przejechać. I jeszcze taka bardzo ważna kwestia. Artur z serwisu z Nowagardu udzielił mi zgody, także na moim kanale są filmy z jego prac. Mam dużo filmów, będę się starał tak codziennie chociaż jeden film robić z MZ-ką, Wam pokazywać te jego prace, w jaki sposób to tutaj wszystko robi. I tak sobie pomyślałem, że to mi się tutaj, ta wajcha mi się nie podoba, bym musiał sobie dokupić jakiś taki fajny grzybek, żeby tutaj
tylko góra-dół robić, żeby tej wajchy tutaj obleśnej nie było. Chociaż nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. I tak mi się wydaje, że tutaj ta śrubka malutka jest od regulacji mieszanki. Właśnie. I teraz jak jesteśmy przy mieszance, oczywiście po takiej trasie sprawdziłem, jak wygląda świeca. Wrzucę Wam tutaj teraz zdjęcie. Zobaczcie, jak ta świeca wygląda. Widać, że jest delikatnie okopcona. Widzicie tutaj teraz na zdjęciach, jak to wygląda. Myślę, że delikatnie by musiała być zmniejszona jeszcze mieszanka, tak? Troszeczkę mieszanka musiałaby być zmniejszona, bo troszeczkę za mocno ona mi kopci. Po próbach podwórkowych była o wiele więcej okopcona, ale tak jak już mówiłem, no po podwórku to jest gaz, hamulec, a tutaj jednak była ciągła jazda, około 30 km. To już ta mieszanka oddała to, jak to jest, i myślę, że troszeczkę będę musiał tutaj skręcić tą śrubkę. Pytanie o jaką wartość. Musiałbym się skonsultować tutaj właśnie z Arturem z tego serwisu z Nowogardu i to zmienić, tak? I to z takich rzeczy myślę, że wszystko. Maszyna ładnie chodzi, zaraz Wam ją odpalę, posłuchacie jeszcze, jak ona ładnie pracuje i będziemy się pomału żegnać. Trzyma, nic się nie poci, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Na razie mam tutaj założoną podkładkę 4 dychy, ale nie kupiłem jeszcze właściwych nakrętek, takich tym z wyższym gwintem. Jak dokupię właściwe nakrętki, to zamierzam tutaj tą podkładkę z tych 4 dych grubości założyć 2 dychy. Także teoretycznie o 2 dychy jeszcze się zmniejszy ta szczelina między tłokiem a głowicą i, no i tak to zostawię. Także tak MZ-ka pracuje na gaźniku Mikuni. No i najgorsza taka rzecz, jak coś robiłem, spadła mi tutaj nasadka i uszkodziłem lakier. Byłem zły sam na siebie, no ale cóż. Obroty mam w takich granicach ustawione. Myślę, że to są najbardziej optymalne. I na dzień dzisiejszy mam przejechane 78 km. I co, moi drodzy, i to by było na tyle. Także ja Wam serdecznie z tego miejsca dziękuję za oglądanie i jeszcze raz bardzo dziękuję za te 10 tysięcy subskrypcji. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!